Witam wszystkich, z tej strony Maweł Palinowski. Oglądają Państwo program pod tytułem... Jak to się nazywa? Dzięki. Gorące newsy z ostatniej chwili. A dziś w programie... Nowy serial na kanale Paweł Malinowski. Przegląd prasy Lego i rozdawka dla widzów. I mrożący krew w żyłach reportaż o człowieku, który wyszedł po chleb, a wrócił z zabawkami. Zaczynajmy gorące newsy. Wiadomość z ostatniej chwili. Na kanale Paweł Malinowski pojawi się długo wyczekiwana seria o nazwie Bajki nie dla dzieci. W roli głównej znany i lubiany Komendant Buła. Oddaję głos Pawłowi, który zdradzi wam kilka szczegółów. Ej, Malinowski, możesz zaczynać. Zaczynaj, Paweł. Czas antenowy jest bardzo drogi. Dziękuję ci, Mawle, za oddanie głosu. Tak jak słyszeliście, startuje seria z Komendantem Bułą w roli głównej. Serial wjedzie na kanał od lutego. Dostałem wiele wiadomości na Instagramie i w komentarzach. Paweł, dlaczego nie ma bajki nie dla dzieci? Już wam mówię. Potrzebna mi była książka Lego City z policjantem, no bo wiecie, komendant sam wszystkiego nie załatwi. Widzicie, łapać złodzieja. Oprócz policjanta w tej książce jest jeszcze złodziej, przybory, kajdanki. Ale oprócz minifigurek potrzebowałem tego. Makiety 3D, którą wam za chwilę pokażę. Zobaczcie, jaka kozacka makieta Lego City. Mamy tutaj bank, który może zostać obrabowany. Policyjny helikopter, który leci na akcję. No i oczywiście komisariat policji. O, a tutaj ktoś pieska wyprowadza na spacer. Makieta jest dwustronna, a to co mi się mega podoba, że jest tutaj więzienie albo areszt policyjny, gdzie będą trafiali złoczyńcy. A ja wyczaiłem, że książka będzie mogła mi nawet służyć jako inspiracja. Tymczasem Łotrzyk zaczął już knuć plan ucieczki. Zmykam stąd, stwierdził. Kawałkiem swojego łóżka rozgiął więzienne kraty. No, powiem wam, skoro ten klocek rozgina więzienne kraty, to zniszczyłby chyba nawet Nokia 3030. Nie będę wam zdradzał reszty komiksu, jak ktoś chce. Widziałem to kilka dni temu w Empiku, a figurki zobaczycie już niebawem w serialu. A to druga rzecz, której potrzebowałem, aby zacząć tą serię. Zestaw Lego City z takim mobilnym komisariatem jakby. I tutaj prośba do was. Możecie pisać w komentarzach na dole pomysły, które chcielibyście, abym zrealizował w serii Bajka nie dla dzieci w komisariacie pod dowództwem Komendanta Buły. Najbardziej łapkowane komentarze postaram się zrealizować, a moja bajka będzie również łączona z bajką Miss Agi Sklep u Grażyny. Kto czeka na bajkę nie dla dzieci, łapka w górę. Oddaję głos do studia. Do zobaczenia. Tak jak Paweł, mam nadzieję, że napiszecie jakieś intrygi, jakieś akcje, które chcielibyście zobaczyć, które będą się działy w komisariacie pod przewodnictwem Komendanta Bury. A teraz zapraszam Państwa na przegląd prasy Lego wraz z rozdawką, który poprowadzi nasz reporter Prowadzę! Ja poprowadzę! Halo, kto to mówi? Ja, Paweł, zrobię to za darmo, przed chwilą rozmawialiśmy. Serio? Za darmo? Tak, zrobię to za darmo. Jak za darmo, to proszę bardzo. Przegląd prasy poprowadzi Paweł Malinowski, oddaję mu głos ponownie. Możesz zaczynać. Halo, tu Maweł Palinowski. Możecie zwolnić Maćka z przeglądu prasy? Znalazłem gościa, który zrobi to za darmo. Siemka, to znowu ja. Czas na przegląd Lego. I rozdawkę, oczywiście. Ale najpierw chcę wam powiedzieć, że... Mam tutaj książkę, taką encyklopedię o Lego. Absolutnie wszystko, co trzeba wiedzieć. A z racji, że się w to Lego dosyć mocno wkręciłem, to chciałbym podszkolić się i swoją wiedzę rozwinąć. Jest tu opisana historia firmy Lego. Mamy przegląd po różnych seriach, które tworzyli. Są tu pomysły na budowanie, które rozwinie naszą kreatywność. Możemy się zainspirować tą książką, ale przede wszystkim muszę powiedzieć wam, że jest tutaj ogrom ciekawostek. No, Planeta Faktów to chyba mógłby każdy odcinek nagrywać z tymi ciekawostkami i przez cały rok tylko o tym wrzucać filmy. Ja nie będę tutaj ich zdradzał wszystkich. No nie mogę, nawet jest o Lego Minecraft rozdział tutaj, ale czad. Dobra, pokażę wam jedną z ciekawostek tutaj, bo jesteście super widzami.
A może byście chcieli, abym na każdym odcinku związanym z LEGO czytał kilka ciekawostek jakichś moich ulubionych, które tutaj znajdę? Co wy na to? Dajcie znać w komentarzach. O kurczę, jaka ogromna maszyna. 3929 elementów. O, Ninjago. A skoro mowa o Ninjago, trzeba przejść do konkursu. Kozacka metalowa pucha Ninjago. W środku dwie fantastyczne książki oraz minifigurka Wojownik Cynobru. To są książki, które znajdują się w środku. Ja nie będę tego otwierał, aby do zwycięzcy przyszła nieotwarta puszka. A to jest Wojownik Cynobru, który również jest w środku. Zobaczcie na jego siekierę, czy co to jest nawet. To jest chyba... No nawet nie wiem, co to jest. Lepiej, żebyś nie wiedział. Dobra, spokojnie, wojowniku. Nic się tutaj nie dzieje takiego złego, żebyś mi groził. A żeby wygrać dwie książki Ninjago, minifigurkę, no i... Musisz być subskrybentem, zostawić łapkę pod tym filmem i napisać w komentarzu, za co uwielbiasz serię Ninjago. No właśnie, za co nas uwielbiasz? Osoba, która wygra oprócz tego zestawu, dostanie moją naklejkę i podpis oczywiście. Wynik jak zwykle na Instagramie. Data rozwiązania rozdawki w opisie pod filmem. Teraz coś dla fanów serii Star Wars. Zobaczcie na to. Kto pamięta, jaka figurka była w ostatnim przeglądzie prasy z LEGO? O nie, czy ja dobrze widziałem? Labirynt. Ostatnio nie poszło mi tak dobrze, jakbym chciał. No nie wierzę. Kolejne labirynty. Ja nie potrafię labiryntów przechodzić. Na szczęście potrafię czytać, bo mamy tutaj komiks. Jak zaimponować legendzie? Muszę coś zrobić, żeby zwrócić na siebie jego uwagę! Sium! 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 Tada! Zobaczcie, jak łatwo jest komuś zaimponować. Wystarczy wyrzeźbić mieczem świetlnym w skalę podobiznę osoby, której chcemy zaimponować. Według mnie jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób, żeby komuś zaimponować. Bierzecie miecz świetlny, bierzecie kawałek kamienia wielkiego, najlepiej jakąś ogromną skałę i rzeźbicie po prostu podobiznę tej osoby, nie wiem, swojego kolegi, w którym się bujacie, albo koleżanki. Zbudowałem R2-D2 bez instrukcji, nie było to trudne na szczęście. Pamiętam, jak byłem mały i chodziłem z tatą na Star Warsy do kina, to mówiłem zawsze na tego robota śmietnik zamiast R2-D2, bo było dla mnie to po prostu zbyt trudne do zapamiętania. No teraz myślę, że byłoby mu smutno. W sumie to wygląda trochę jak bazooka, więc jeśli będę potrzebował bazuki, to na pewno użyję R2-D2 jako bazuki. Potrafi on też szpagat, co jest niesamowitą umiejętnością. Oddaję głos do studia. Mam nadzieję, że przegląd się wam podobał. O nie, jak późno! Ale chwila, najpierw musimy dokończyć program. Mrożący reportaż o człowieku, który miał kupić chleb, a kupił zabawki. O tym porozmawiamy z panną Florentyną, naszą dziennikarką. Oddaję jej głos. Martyna, panna Florentyna, możesz zaczynać. Studio, dziękuję za głos. Z tej strony panna Florentyna, Martyna, dziewczyna, Pawła, dziewczyna. Także dam wam informacje z pierwszej ręki. Sytuacja wyglądała tak, że wysłałam Pawła po zakupy do sklepu, żeby kupił chleb. A on wydał wszystkie pieniądze na jakieś saszetki. Nie wiem, co to jest i czy nada się do jedzenia na śniadanie zamiast chleba, ale może wy mi powiedzcie, co to jest. To Fortnite! Napiszcie w komentarzu, czy Paweł ma nagrać odcinek z otwierania tych dziwnych saszetek, czy wrócicie do sklepu i kupić chleb. Dajcie znać, a ja oddaję głos do studia. Co się dzieje z tym światem? Człowiek dostaje pieniądze na chleb, a wydaje wszystko na zabawki. Dziękuję państwu, mówił Maweł Palinowski. Raz, dwa, raz, czy mam łączność ze studiem? Raz, dwa, trzy. A, to już koniec. Dziękuję za oglądanie, proszę pamiętać o łapkach w górę, no i o rozdawce rzecz jasna. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Halo studio, może się już wyłączyć tę kamerę? Halo studio, widzowie cały czas mnie widzą. Proszę wyłączyć te... Nie, tak być nie możesz.